z Ewangelii Świętego Łukasza. Jezus powiedział do pewnego przywódcy faryzeuszów, który go zaprosił: gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych, a będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się wdzięczyć. Odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Często spotykam się z ludźmi, którzy twierdzą: ja jestem dobrym chrześcijaninem, żyję w porządku, nie mam sobie nic do zarzucenia. Oczywiście trudno jest rozmawiać z tego typu ludźmi, ale pytanie, które ja sobie w tym momencie zadaję, często zadaję też moim rozmówcom, jest to: ale co to znaczy być chrześcijaninem? Bo chrześcijaninem to znaczy iść za Chrystusem, znaczy słuchać Jego słowa i naśladować Go. To jest bycie chrześcijaninem. Chrystus powołał swoich uczniów, tak jak wczoraj słyszeliśmy to Ewangelię o powołaniu 12 apostołów. Są uczniowie, są wybrani spośród tych uczniów, tych 12, którzy idzie za Nim krok w krok. Ale i uczniowie mają tą samą drogę do przybycia. I my, jako teraz ci uczniowie, też mamy iść za Chrystusem, słuchać Jego słowa i pójść za Nim, mieć ten taki wewnętrzny GPS nastawiony bez przerwy na ten głos, na ten impuls ze strony Chrystusa. I teraz, kiedy przez ten pryzmat popatrzę na Ewangelię, no to sytuacja staje się dla mnie bardzo niekomfortowa, żeby nie powiedzieć dramatyczna. Bo czy ja żyję tym słowem z dzisiejszej Ewangelii choćby? Czy mam takie doświadczenie, że choć raz w życiu zrobiłem ucztę, zrobiłem wystawny obiad i nie zaprosiłem dzieci, sąsiadów, znajomych, tylko zaprosiłem tych biedaków, którzy do mnie przychodzą. Dla nich zostawiłem ten obiad, świadomy tego, że robię coś, co robi Pan Bóg. Święty Grzegorz z Nysy, przepraszam, z Nazianzu, powiedział takie przepiękne słowo, mówiąc o umiłowaniu ubogich: największą wspólną cechą człowieka z Bogiem jest zdolność czynienia dobra. Nawet jeśli jesteśmy w stanie czynić dobro tylko w bardzo różnym stopniu, róbmy przynajmniej wszystko, co w naszej mocy. Bóg stworzył człowieka i podniósł go po upadku. Nie pogardzaj więc tym, który popadł w nędzę. Największą wspólną cechą człowieka z Bogiem jest zdolność czynienia dobra. Bóg czyni dobro i do tego dobra też zaprasza człowieka. Dlatego na ile czynię to dobro, na ile teraz konkretnie to dobro czynię, jak Chrystus dzisiaj w Ewangelii powiedział. Ile jest takich Ewangelii, których nigdy nie przeżyliśmy, które tłumaczymy sobie w sposób bardzo taki symboliczny, obrazowy, bardzo alegoryczny, tam gdzie trzeba byłoby przeżyć tę Ewangelię w sposób dosłowny. Na pewno są ludzie, którzy robią to w sposób radykalny. Mam na myśli znane mi dobrze siostry Matki Teresy, które prawie w dzień wydają ten obiad. Oczywiście z darów tych, którzy im to ofiarowali, ale co dzień są wśród tych ludzi. Codziennie są dla nich, codziennie w służbie, codziennie też z nimi. Nawet to, co mnie jakoś urzeka, jest to, że u nich nawet ten zapach tych biedaków, no bo zapach, no ten smród dla nas biedaków, to jest ich dzień codzienny. To jest w tym klasztorze, zostają one na cały dzień. Tak pachnie ubogimi przez cały dzień. To jest ich już środowisko życia. Nieustannie obsługują tych biednych. Oczywiście one są, ale są też inni, którzy im pomagają, są wolontariusze, różni ludzie dobrej woli. Ale to jest też coś, co mnie jakoś ostatnio dotyka,
że kiedy było to chrześcijaństwo żywe, które dzisiaj przeżywa coraz większy kryzys, to tego wolontariatu też było dużo. Że człowiek czuł się, nie wiem, zobligowany, zaproszony do tego, żeby służyć drugiemu. Miał to serce dotknięte Ewangelią, przemienione Słowem Bożym. Natomiast dzisiaj możemy mówić, że teraz jest humanizm, odrzucamy chrześcijaństwo, bo jest B, przyjmujemy inną opcję, ale prawda jest taka, że najbardziej na tym cierpią ubodzy. I to jest fakt. Ostatnio rozmawiałem z moim przyjacielem, który organizuje w jednym z miast w Polsce, organizuje Dzień Człowieka Ubogiego, Dzień Ubogich. Są zaproszeni, czy przychodzą ubodzy z miasta, z okolic. W ostatnich latach jest już ich dobrych kilkuset. I mówię, największy problem to jest wolontariuszy, ochotników. Owszem, jest wspólnota, która się tym zajmuje, który życie daje w tym kierunku, ale kiedy chodzili teraz po akademikach, po uczelniach, prosząc o pomoc, rozmawiając ze studentami, to jest to totalna agresja, odrzucenie. Nie. A jeszcze następne pytanie, skąd jesteście z Kościoła katolickiego, a to w ogóle już jesteście B, i to jest usprawiedliwienie, że ja się nie muszę zaangażować. Jakby ten człowiek, który dostaje zupę, rzeczywiście był taki zainteresowany, czy on jest z Kościoła A, B, czy dostaje od niewierzącego. Chrystus nie mówi, dajcie tylko biednym chrześcijanom. To, co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili. Ale to jest coś, co umiera, ta dobroczynność, bycie dla drugiego, altruizm. Pamiętam też taką rozmowę z kardynałem Schönbornem, biskupem Wiednia, który mówił, że to widać, że to chrześcijaństwo, które się kurczy, ma to przełożenie też na życie ludzi biednych. I on mówi, dlaczego też? Dlatego, że zmieniła się mentalność człowieka, że wszedł marksizm, ale z marksizmem też wszedł darwinizm. Dla marksizmu była to ideologia, że teraz jest walka gatunków. I to nie jest, nie mówię tylko w sposób teoretyczny, bo to ma bardzo praktyczne przełożenie na życie. Skoro jest walka gatunków w świecie zwierząt, wygrywają tylko te gatunki, które są mocne. Nie? Wyginęły dinozaury, bo się nie były w stanie przystosować do nowych warunków. Giną takie gatunki zwierząt, no bo dzisiejszy świat nie pozwala im żyć. Ale za to są bardziej liczne, mocniejsze inne gatunki i one teraz są tymi, którzy opanowują florę, faunę czy cokolwiek. I on mówi, że to nie jest tylko ideologia, którą żeśmy przyjęli na świat, powiedzmy, tyle materialny na biologię, tylko to jest też teoria, którą przyjmujemy na człowieka. Bo teraz, skoro tak jest, skoro to jest ta ideologia, która tłumaczy nasze życie, to wniosek, konsekwencja jest taka, że teraz ci biedni to są ci pariasi, to jest ten gatunek, który nie jest w stanie dostosować się do dzisiejszych warunków, a więc w konsekwencji on musi umrzeć. I nie mamy go co żałować. Takie są po prostu koleje losu. Tak było, jest i będzie. I teraz dlatego nie muszę się teraz spinać, żeby teraz dawać coś na biednych. Owszem, będą tacy altruiści, którzy mimo wszystko coś tam odpalą ze swojego ogromnego majątku na biednych, żeby jakoś może uspokoić sumienie, czy nawet z dobrego serca. Ale generalnie mnie to usprawiedliwia. No, oni sobie przecież nie poradzą. Wszystkim nie pomogę. Więc jestem usprawiedliwiony. Chrystus dzisiaj mówi naprawdę rzecz, która jest mocna, która jest dla nas obligatoryjna. Obligatoryjne jest życie Ewangelią. I stawia nam to pytanie, jak każda Ewangelia stawia nas do pionu. Pyta nas, ale co robisz w tym względzie? Możesz co zrobić? Nie możesz? Na ile możesz się zaangażować? Co możesz zrobić dzisiaj na skutek tej Ewangelii? Czy zrobić jakiś krok? Może właśnie, nie wiem, pójdziesz i zapytasz, czy nie pomóc siostrze matki Teresy, czy
w jakimś innym miejscu wydawania posiłków dla biednych, czy w innych jakiejś noclegowni, czy cokolwiek. Jeśli ja nie muszę tworzyć tego dzieła, jestem kiepskim organizatorem, to nie jest moja bajka, mam inne rzeczy do robienia, ale dobrze, robią to inni, na ile ja się mogę zaangażować, na ile mogę dać trochę moich sił, może trochę pieniądza, ale ważniejsze jest chyba to dawanie sił, bo pieniądz zawsze można dać, nie widząc biednego, natomiast jest zupełnie inna rzecz, kiedy jesteś właśnie tam, gdzie są ci biedni. To jest doświadczenie małych sióstr Baranka, braci, którzy nie idą, żeby robić pewną rzecz charytatywną dla tych biednych, tylko siadają razem z tymi biednymi do stołu, razem z nimi jedzą, pomimo że mogłyby, nie wiem, robić coś innego, robić coś więcej, ale one są tą żywą obecnością Chrystusa pomiędzy ubogimi. Ewangelia do każdego z nas przychodzi inaczej, każdego z nas inaczej pyta. Dla mnie dzisiaj na pewno jest wyrzutem sumienia, jest pytaniem, co mogę zrobić, jak ta Ewangelia, która przychodzi do mnie jako ziarno, jak ma się przeoblec w ciało, jaki ma wydać plon. Niech Pan Cię błogosławi, strzeże, niech rozjaśni swoje oblicze nad Tobą, niech się zmiłuje nad Tobą, niech zniesie, niech pochyli ku Tobie swoją twarz, niech Cię obdarzy pokojem. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.